Cześć, nazywam się Marcin Przybyłowicz, jestem kompozytorem i sound designerem w CD Projekt Red. Opowiem Wam dzisiaj o jednym z nowych elementów, który tworzymy na potrzeby Wiedźmina na Xboxa 360 i edycji rozszerzonej, o Final Boardach. Final Boardy to filmowe podsumowanie całej fabuły Wiedźmina 2. Gracze w toku całej rozgrywki podejmują szereg ważnych decyzji, których konsekwencje wpływają na to, jak zakończy się opowiadana przez nas historia. Ponieważ tych zakończeń mamy dość sporo w naszej grze, ostateczny kształt filmu może być zupełnie różny dla bardzo wielu graczy. Było to zresztą bardzo ciekawe wyzwanie dla zespołu audio, by stworzyć taką oprawę muzyczną, która będzie pasować do każdej wersji filmu, jak również będzie tworzyć odpowiedni klimat, odpowiednie emocje. Zależało nam na tym, żeby Final Boardy były mocno przestrzenne, żeby zostawiały dużo miejsca na wgłębienie się i przeżywanie opowiadanej historii. I właśnie w tym celu skomponowaliśmy specjalnie nowy utwór i pojechaliśmy na sesję nagraniową z chórem. Pracowało się dobrze. Utwór ciekawy pod względem takiej faktury, harmonii. Chór nasz, chór kameralny Akademii Muzycznej szybko sobie z tym utworem poradził. Utwór musi trwać określoną ilość sekund, minut. Wiadomo, że w utworze takim klasycznym można sobie pozwolić na większe dowolności, jeżeli chodzi o zawieszenie dźwięku, o fermaty, o pewne sprawy takie wyrazowe. No oczywiście w tym momencie, nagrywając ten utwór, staraliśmy się również te sprawy wyrazowe, że tak powiem, opanować i ukazać. Śpiewając ten utwór można poczuć tą baśniowość, tą fantastykę, bardzo ciekawa harmonia, rozbudowana, klasterowa, brzmieniowa bardziej niż w innych kierunkach. W moim odczuciu jest kierowany do miłości życia. Jego charakter i sam zwrot nadobna Etariel, tytułowa bohaterka, do której jest kierowany ten tekst, nawiązuje do miłości, więc sama muzyka stawia nas w takim miejscu, żeby wczuć się w tą szeroką postać, jaką jest miłość, którą można rozumieć wielorako. Myślę, że każdy poważny, profesjonalny chórzysta jest przygotowany do śpiewania w różnych językach. Nie wiem, czy mamy w swojej historii, chyba jeszcze po elficku nie śpiewaliśmy, ale na pewno w wielu językach i musimy być bardzo elastyczni. Ja jestem bardzo zadowolony, bo uważam, że właśnie takie brzmienie chóru, które usłyszą użytkownicy, będzie interesującą rzeczą i no, też to w pewnym sensie przyczynia się do popularyzacji samego chóru, samego brzmienia chóru jako czegoś ciekawego, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe.